Michniewicz, witam Państwa. Istnieją trzy stopnie kłamstw. Prognoza pogody, statystyki i komunikat dyplomatyczny. U nas takich kłamstw nie ma, u nas po prostu kłamie się dla pieniędzy. Poznajmy naszych graczy. Małgorzata Węcka, asystentka z Lublina, nie cierpi rano wstawać, a kłamstwo to przejaw słabości. Tak, Gosiu? Tak, oczywiście. Aleksandra Całka, studentka zarządzania z Wrocławia, lubi wesołych ludzi, bo sama jest wesołą osobą. Kłamstw po prostu nie toleruje. Dobrze mówię? Zgadza się. Salomon Dogbe, lekarz i przedsiębiorca z Wrocławia, boi się węży, krokodyli i lwów. Kłamstwo to dla niego ciekawa rzecz. Tomasz Dudka, przedstawiciel handlowy z Chorzowa, nienawidzi szpinaku i ciepłego piwa. Jego zdaniem świat bez kłamstw byłby nudny. Wioletta Fedorowska, żołnierz ze Świdnicy, wybuchowa mieszanka cech kobiecych i męskiego spojrzenia na świat. Jaki ma stopień, Wiolu? Podporucznik. Witamy pani podporucznik. I Adam Pawlicki, burmistrz z Jarocina. Aktywny, towarzyski człowiek czynu. Najbardziej w życiu boi się nudy, a u nas nudzić się nie można. W naszym programie trzeba odpowiadać na pytania, ale jeden z graczy będzie miał ściągę. Tej osobie wszystkie odpowiedzi wyświetlimy na monitorze i to właśnie będzie nasz tytułowy kłamczuch. Kto to będzie, przekonamy się już teraz. Za chwilę gracze otworzą swoje pulpity i sprawdzą na monitorach, kto z nich będzie kłamał. Teraz komputer losuje pierwszego kłamczucha i Gosiu, sprawdź, czy ty będziesz pierwszym kłamczuchem w grze. To nie ja jestem kłamczuchem. Olu, czy ty będziesz musiała kłamać jak z nut? Nie, tym razem to nie ja. Salomonie, sprawdź. Nie ja. Niestety. Tomaszu, czy ty będziesz musiał kłamać? Rozczaruję was, ale nie jestem kłamczuchem. Ale popatrz tam jeszcze raz. Zobacz. No nie, i teraz to nie ja. Wiolu, zobacz. Na szczęście to nie ja. Adamie, być może ty będziesz musiał kłamać. To nie ja. Nikt nie chce się przyznać, ale ktoś z nich jest tytułowym kłamczuchem. Kto? Tego być może dowiemy się już w pierwszej rundzie. Za chwilę przeczytam pierwsze pytanie. Jeden z was, czyli tytułowy kłamczuch, wszystkie odpowiedzi będzie miał wyświetlone na monitorze. To będzie taka po prostu dla niego ściąga. Także pozostali gracze będą musieli wysilać swoje umysły, aby znaleźć tę najwyżej punktowaną odpowiedź. A kłamczuch będzie miał wszystko podane jak na tacy. Niedawno pewna znajoma powiedziała mi, jaki jest ideał faceta. Otóż srebro we włosach, złoto w kieszeni i stal w spodniach. No właśnie. To prawda, Gosiu? Myślę, że coś w tym jest. Coś w tym jest, a jaki jest idealny kochanek? Takie jest nasze pierwsze pytanie. To pytanie zadaliśmy naszym ankietowanym. Wybraliśmy 8 najpopularniejszych odpowiedzi. I ta odpowiedź, która pojawiała się najczęściej, oczywiście jest najmniej warta, bo tylko 250 zł. A ta, która pojawiała się najrzadziej, warta jest aż 2,5 tysiąca. Jeżeli usłyszę od was odpowiedź, której nie będę miał na liście, wtedy oczywiście nie macie kasy za to pytanie. Przypomnę je. Przypomnij, Gosia. Jakie cechy ma kochanek? Czym zdaniem kobiet powinien się cechować idealny kochanek? Gosiu, o 100% kobiecie będzie ci łatwo. Musi być czuły. Zobaczmy, czy czułość, ja sądzę, że powinno być to. I mam czułością 750 zł. Olu, też jestem pewny dobrej odpowiedzi. Jestem przekonana, że idealny kochanek musi być namiętny. No to podstawa, to prawda, Salomon? Może tak być. Może tak być, zobaczmy, czy mam to, czy mam namiętność. Słuchaj, ja jestem zdziwiony, ale nie mam. To co nie to mam. Za kochanek? Nie mam. No idziemy dalej. Salomon, jak sądzisz? Powinno być odpowiedzialne. Kochanek odpowiedzialny? Kochanek? Odpowiedzialny. Czy powinien być odpowiedzialny? Jak myślisz, Wiolo? Powinien być odpowiedzialny, kochanek? Okay. To, a... Nie o to chodzi, co? To mogę podać inny? Proszę bardzo. Seksowny. O, tu się dziewczyny uśmiechnęły do ciebie. A co rozumiesz przez, przez seksowny? Że jeżeli mężczyzna, no, to jest przystojny,
i wesoły. No ale seksowny, to wal, od razu, no. Seksowny, czyli? Przystojny. Słuchaj, myślałem, że powiesz co innego, ale przystojny nie mam, niestety nie mam takiej odpowiedzi. Tomaszu? O, ciężkie pytanie, no, no ale co coś... ciężkie, no proszę, od razu. Nie wiem, może powinien się starać? Ale co, bywasz kochankiem czasem? Znaczy, to właśnie można dwojako rozumieć te pytanie. Można być kochankiem ze swoją kobietą, a można być kochankiem gdzieś. I wtedy można, może dobrą cechą... Można być na przykład w tańcu, tak? Kochankiem. Może wtedy może dobrą cechą jest maskowanie. Sprecyzuj, jak brzmi twoja odpowiedź. Powinien się dobrze maskować. Słuchaj, nie mam nic takiego. Wiolu, no śmiało, mów, o co chodzi, no. Jakie cechy powinien mieć idealny kochanek? Dla mnie? No. Według mnie powinien wykazywać sporo inwencji, że tak powiem, twórczej, aczkolwiek myślę, że ankietowani odpowiedzieli, że powinien być dobrze wyposażony przez naturę. Czyli mówisz, że sprzęt najwyższej jakości. To podstawa, nie? I zobaczmy, hojnym wyposażeniem 1500 w Jolu. Adamie? Myślę, że idealny kochanek powinien być wierny. Mówimy myślisz, Gosiu, myślisz, że ja mam to na liście, czy nie? Jak sądzisz? Ja mam nadzieję, że tak. Olu, jak myślisz, mam? Ja myślę, że nie. Nie mam tego. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż bogatą techniką, czyli może być mały, ale wariat. Zrozumieniem ich potrzeb, no. To trzeba się uczyć latami. Dalej, gotowością. Zawsze gotowy, prawda, Violetto? Zawsze, jak żołnierz na służbie, tak? Idziemy dalej. Dobrą kondycją. No to czasem trzeba mieć kondycję jak górnik na przodku. Idziemy dalej. Doświadczeniem. No to latami się zdobywa. I dalej za 2500. O, to największy chyba afrodyzjak. Grubym portfelem. Mam premię dla najlepszych graczy tej rundy i 6000 zł otrzymuje za najlepszą odpowiedź pani podporucznik. Potem 3000 zł otrzymuje nasza Gosia i trzeciego miejsca już nie ma. Jestem bardzo ciekawy, czy już wiecie, kto jest pierwszym kłamczuchem. Za chwilę zapytam o to naszych graczy. Olu, jestem bardzo ciekawy twojego zdania. Ty masz 0. Albo to strategia, albo po prostu tak ci szło. Jak sądzisz, kto jest pierwszym kłamczuchem? Myślę, że pierwszym kłamczuchem jest Tomasz. I dobrze się maskuje. Super. Ale dlaczego tak sądzisz? Myślę, że jego dywagacje na temat różnicy między kochankami były dobrym posunięciem, natomiast na mnie nie zadziałały. Czyli wydumał to po prostu, tak? Tak jest. Zamiast odpowiedzieć wprost. Tak. Jaka jest prawda, Tomaszu? Nie wydaje mi się. Pytanie było dość skomplikowane, więc nie zawsze trzeba trafić w tą odpowiedź. Nie wiem, czy Viola uważa, że było skomplikowane. Nie sądzę. No i to właśnie mi bardzo podpadło, bo ta Violi troszeczkę za szybko to poszło i za łatwo. Violu, za szybko, za łatwo? To znaczy, ja zwykłam nazywać rzeczy po imieniu, więc tutaj... Po prostu? Po prostu. A jak sądzisz, kto twoim zdaniem kłamie? Co wynika z twojego zmysłu żołnierskiego obserwacji? No, ja podobnie jak Ola, myślę, że jest to tutaj kolega po prawej stronie i że nietrafienie było taktyką. Dla zmylenia przeciwnika oczywiście. Adamie, ty też masz 0. Powiedz mi, jak obserwujesz innych, kto twoim zdaniem, na twoje wyczucie, kłamie? Ja myślę, że Tomek nie blefuje. Nie trafił po prostu. Faktycznie pytanie bardzo... szerokie. Natomiast myślę, że dość ostrożnie Gosia postawiła i myślę, że to takie moje przypuszczenie, że to taktyka taka, żeby nie zbyt wysoko punktów, z kolei tu koleżanka obok zbyt dużą ilość punktów ma. Gdyby blefowała, nie strzeliłaby tak wysoko. Gosiu, taka taktyka środka, czy jak to jest? Drogi Adamie, na pewno nie jestem kłamczuchem. Niestety. Ale wydaje mi się, że... Powiem szczerze, że nie wiem, kto może być. Nie wiem, może dlatego, że to jest początek gry. Podejrzewam może Violetę, to po prostu może z tym wyposażeniem, że wiedziała. I a co, ty nie wiedziałaś?
Krzysztofie, widziałam, ale nie powiedziałam. No właśnie, ona widziała i powiedziała, zagrała wprost. Gosiu, mówisz, że nie wiesz, kogo podejrzewasz, ale już musisz podjąć decyzję, tak jak i wy wszyscy. I zastanówcie się dobrze i uważnie, bo za błąd będzie kara. Połowę waszej stawki. Proszę bardzo, głosujcie. Nasi gracze już podjęli pierwszą decyzję w tym programie. Na kogo zagłosowali, dowiemy się po krótkiej przerwie. Zaraz będziemy z wami. Witamy w Kłamczuchu. Znów jesteśmy w waszych telewizorach. Przed przerwą nasi gracze głosowali. Za chwilę dowiemy się, kogo wybiorą. Powiem tylko, że 3 głosy na jedną osobę eliminują z gry. Gosiu, kto jest kłamczuchem? Tak jak powiedziałam, Violeta. Olu, kto kłamie? Tomasz. Solomon, kto kłamie? No, niestety... Tomasza. Tomku, masz 2 głosy. No sam na siebie nie będziesz głosował. Raczej Tomaszu, nie. Kto jest kłamczuchem? Viola. Viola ma 2 głosy i Tomek ma 2 głosy. No, Viola nie będzie głosowała na siebie. Jeżeli zagłosuje na Tomka, już po nim. Violu, kto jest kłamczuchem? Tak jak powiedziałam, Tomek. Tomku, masz 3 głosy, musisz zakończyć grę. Ale zanim odejdziesz, chcemy znać prawdę. Czy ty rzeczywiście jesteś kłamczuchem? Na początku powiedziałem, że nie jestem kłamczuchem i kłamałem, byłem nim. Dziękuję ci bardzo, dobrą zabawę, dziękuję, trzymaj się. Zobaczcie uśmiech na twarzy Gosi i Violi, dlatego że dzięki tej decyzji nasi uczestnicy zachowują swoje pieniądze. Ale my teraz nie mamy kłamczucha, musimy wybrać nowego. Zamknijcie swoje pulpity. Teraz komputer losuje nowego kłamczucha i zaraz zobaczymy, kto będzie musiał kłamać jak najęty. Gosiu, czy ty jesteś kłamczuchem? Nie jestem. Olu, sprawdź, czy będziesz musiała kłamać. To znów nie ja. Solomon, proszę bardzo. Nie jestem kłamczuchem. Violu, sprawdź. Szczęście nadal mi sprzyja, to nie ja. Adamie, czy ty będziesz musiał kłamać? Nie będę musiał kłamać. Ktoś jednak kłamie, kto? Być może dowiemy się już w kolejnej rundzie. Napoleon powiedział, że do prowadzenia wojny potrzebne są 3 rzeczy. Pieniądze, pieniądze i pieniądze. No ale są także żołnierze, którzy czasem są na przepustce. No właśnie, co wtedy robią? Oto pytanie. Co robią młodzi żołnierze na przepustce? Olu. Myślę, że odwiedzają rodziny po długiej nieobecności w domu. Myślę, że też. Zobaczmy. I mamy taką odpowiedź. Jeżdżą do rodziców. 1250 zł. Solomonie, jak myślisz? Jadą do żony. Dobrze, jeżdżą do ukochanej. Do prawda? Ukochanej, tak. 1000 zł. Okay. Violu, ty jesteś ekspertem. Postaraj się tak trafić, żeby dużo zarobić. Myślę, że się bawią. Stawiam na dyskoteka, pub. Imprezują, prawda? Imprezują. Mam, no, tylko 750 zł, ale zawsze. Adamie, no wiesz o co chodzi, no, śmiało. Ja myślę, że żołnierze piją gorzałe na przepustce. Tak, tylko 500 zł, ale mamy taką odpowiedź. I Gosia, śmiało. Odpoczywają. Czy może być, że odsypiają służbę? Oczywiście. Myślę, że tak. Na pewno? No, chyba tak. No tak. Czy coś innego? Nie, dobra, to niech będzie to. Dobrze zrobiłaś. 2500. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Dobrze wam poszło w tej rundzie. Otóż najpopularniejsza. Po prostu uprawiają seks. To się zdarza, Violu? Nie wiem. Polityczna odpowiedź. Dalej, chodzą do kina. To jest możliwe, Violu? Wątpię. Chyba na filmy klasy X.
I dalej spotykają się z przyjaciółmi możliwe. Jak najbardziej. I to było za 2000. W tej rundzie mam jeszcze jedno pytanie. Spytam wprost. W czym można grzebać? Solomon, czy ty rozumiesz, o co chodzi tutaj? Tak. Ale to zależy pod jakim kątem. No tak, żeby było wygodniej. Czyli w czym można grzebać? Ja, to jest mój kolej, tak? Tak. W torbie. O, sprytnie to powiedziałeś. Zobaczmy, czy tak mówili ankietowani. Niestety nie. Nie mam, ale to w sumie była naprawdę dobra odpowiedź, ale nie miałem na swojej liście. Wiolu, w czym można grzebać? Cóż, z własnego doświadczenia, miesiąc temu kupiłam auto, kilkunastoletnie, więc powiem, że można grzebać w samochodzie. Niestety też nie mam takiej odpowiedzi. Adamie? Ja myślę, że z gospodarki komunalnej, ponieważ tym też się zajmuję, myślę, że w śmieciach można grzebać. Na pewno tak. Ostatnio paparazzi też grzebią w śmieciach. 2500. Gosiu, w czym można grzebać? Nie wiem, grzebać w ubraniach? Grzebać w ubraniach. Szukać czegoś po prostu. Grzebać w ciuchach. Mam taką odpowiedź. Chcesz ją? No tak. No to proszę bardzo, 500 zł. I Ola, Ola. Myślę, że można grzebać w ziemi. Ogrodnicy często można, grzebią w ziemi. Można, w ziemi to jest najpopularniejsza odpowiedź. Niestety tylko 250 zł. Sprawdźmy pozostałe możliwości. Otóż w książkach można grzebać, w uchu, w nosie, w talerzu i co bywa niebezpieczne, w przeszłości. Po tej rundzie mam premię dla najlepszych graczy, ale ponieważ mamy remis na pierwszym i drugim miejscu, tak więc dzielimy stawkę za pierwsze i drugie miejsce i w ten sposób po 4500 zł otrzymują Adam i Gosia i 1500 za trzecie miejsce Ola. Jestem bardzo ciekawy, czy już macie swoje typy, a więc kto kłamie i kto z was kogo przekona? Salomonie, jak sądzisz, kto z nich kłamie? Ty tak delikatnie grasz, tylko 1000 zł, malutko, nie zarobiłeś dużo. Jak sądzisz, kto jest kłamczuchem? Podejrzewam, że Adam jest kłamczuchem. Dlaczego właśnie Adam? Ze względu na to, że w poprzednim rundzie marnie odpowiadał na pytanie i nagle skok... Adam, jaka jest prawda? Ja myślę, że to właśnie Salomon jest kłamczuchem, dlatego że bardzo dziwnie się zachowywał, jak otworzył te klapki, to tak nagle nie wiedział, co powiedzieć. Zatkało go. Zastanowienia, zatkało go. Wiolu, kogo podejrzewasz? Miałam okazję obserwować trzech graczy naprzeciwko mnie. Z tego, co zauważyłam, nie zerkali oni w pulpit. Więc w tym wypadku podejrzewam swojego kolegę po lewej. Wszyscy zerkają co jakiś czas. Wszyscy nie wiem, czego tam szukają, być może patrzą na stawki, kto wie. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie przebiegało drugie głosowanie i radzę wam dobrze trafić, żebyście mogli zachować swoje pieniądze. Proszę, głosujcie. Widzę, że wszyscy gotowi, możemy zaczynać. 3 głosy na jednego gracza eliminują z gry. Gosiu, kto jest kłamczuchem? Myślę, że Adam. Olu, kto kłamie? Violetta. Solomonie, kto kłamie? Adam. Adam ma 2 głosy. Jeżeli Viola zagłosuje na Adama, wykona kolejny wyrok w tym programie. Wiolu, kto kłamie? Adam. Adamie, niestety masz 3 głosy, będziesz musiał zakończyć grę. Nasi gracze uważają, że ty jesteś tytułowym kłamczuchem. Chcemy wiedzieć, jaka jest prawda. Mówiłem, że nie będę kłamał. Nie umiem kłamać. Kłamałem. Dziękujemy ci za wspólną zabawę. Dziękujemy ci bardzo. Pozdrawiamy, trzymaj się. Bardzo dobrze wam idzie. Nasi gracze po prostu są nieomylni. Za każdym razem wykrywają kłamczucha. Dzięki temu zachowują swoją kasę, grają o naprawdę wysokie stawki. No ale nie mamy już kłamczucha, więc znowu musimy wybrać nowego. Zamknijcie swoje pulpity. Teraz komputer losuje nowego, trzeciego już kłamczucha w tej grze. I sprawdźmy, kto będzie musiał kłamać. Gosiu, czy ty jesteś nowym kłamczuchem?
Powiedz prawdę. Nadal nie jestem kłamcą. Spójrz dobrze. Spójrz tam. Nie jestem. Olu, czy ty jesteś kłamczuchem? Niestety, nie jestem kłamczuchem. A chciałabyś być? Oczywiście. Solomonie, sprawdź. Nie jestem. Zostaw otwarty pulpit. Nie ty. Nie jestem. Dobrze. Wiolu, czy ty będziesz musiała kłamać? To nadal nie ja. Ktoś znowu kłamie, choć nikt jak zawsze nie chce się przyznać. Kto jest nowym kłamczuchem? Przekonamy się być może w kolejnej rundzie. Oscar Wilde mawiał, że lepiej mieć stały dochód niż chociażby fascynującą osobowość. Na taki stały dochód można wydać na przykład w seks-shopie. I tak jest pytanie. Jaki towar najlepiej sprzedaje się w seks-shopach? Wiolu. Byłaś kiedyś? Nie, nie byłam. Z wyobraźni leć. Z wyobraźni. Teraz dwie opcje. No. Kobieca, czyli seksowna bielizna. No. Ale ją możemy kupić również w sklepach z bielizną. Więc... No ale w seks shopie też. A ta druga opcja? No druga opcja, tak jak powiedziałam, z zasady jestem szczera i mówię to, co myślę, więc o ile się orientuję, to w seks shopie można kupić wibrator. Na co byś stawiała? Na wibrator. Zobaczmy, mamy wibratory. Słusznie postawiłaś. 750 zł. Gosiu, zamyślona jesteś, jaka zamarzona. O czym myślisz? Zakochana. A zakochana, gratulujemy ci. Nie wiem, prezerwatywy? Ale jakieś szczególne czy zwykłe? Zapachowe. Smakowe czy zapachowe? Zapachowe. Zapachowe. Jaki zapach jest najpiękniejszy? Wanilia. Albo twój ulubiony? Nie, nie, nie używam. Znaczy, no nie używam. Gosiu, to jest bardzo chciałam niebezpieczne w dzisiejszych nie czasach. Nie używamy prezerwatyw. Zobaczmy, czy mamy. Gosiu, dobra wiadomość. 2500. Olu, byłaś kiedyś? Nie, niestety nie byłam. Czyli też z wyobraźni. Tak, wydaje mi się, jesteś że... Jesteś za młoda, żeby cię wpuścili. Tak jest. Wydaje mi się, że w seksshopie można kupić jakieś przebranie, ubranie, jakiś strój. Jakby to sprecyzować? Jakby to sprecyzować? To może no, ubranie, przebranie jest to także, nie wiem, może jakieś akcesoria? O! Jakie? Na przykład jakie? Mam wymieniać? Tak. No dobrze. Kajdanki, pluszowe na przykład. Zobaczmy, czy mamy. Otóż, kajdanki pluszowe. Otóż, stosujesz takie w wojsku? Nie, nie stosuję się. Kajdanki pluszowe. Mamy kajdanki, 1250 zł. Solomonie, jak myślisz? Mogą powiedzieć maskotka penisowa. Co to jest maskotka penisowa? Dawaj! Co to takiego jest? To jest po prostu penis. Dziewczyny piszczą na widowni. Penis. Ale Viola powiedziała wibrator, wiesz, tak, że to jest... Mm-hmm. To jest jakby to samo. Postaw na coś innego. Na kij. Słucham? Kij. Kij? Tak. A jaki kij w seksshopie? Kij do... To jest rodzaj asesoria do... A, chodzi ci o bicz. Tak. O bacik. Tak. Czy może być page? Page, to jest coś takiego, co mówisz. Może być. Fajnie jest, tak myślisz? No. Solomonie, dobra wiadomość, 2000. I zobaczmy, jakie były tu pozostałe możliwości. Otóż najpopularniejsza odpowiedź była... Filmy erotyczne, potem afrodyzjaki, potem bieliznę, ale dobrze postawiłaś, bo w sumie wyszło lepiej, prawda? Bielizna była za 1000 zł, myślałaś o bieliźni na początku. Potem te pluszowe kajdanki, no i za 1500 zł można było powiedzieć dmuchane lalki. Okazuje się, że kanibal to też człowiek i to w dodatku humanista, bo nic co ludzkie nie jest mu obce. I taki kanibal, jak każdy facet na apetyczną kobietę, patrzy z apetytem. I oto pytanie.
Jakim kulinarnym terminem mężczyźni określają kobiety? Gosiu. Cytrynko? O, cytrynko. Mnie się to podoba, ale zobaczmy, czy mamy taką odpowiedź. Niestety nie. Olu? No ja bym wolała chyba bardziej na słodko, więc może cukiereczku? Cukiereczku, bardzo ładnie, bardzo słodko. I czy mamy? Mam cukiereczek, 750 zł. Ktoś tak mówi do ciebie czasami, Olu? Bardzo bym chciała. Salomon? Przysmak. Miód. Miodku. Miodku. Zobaczmy. Kto wie, kto wie. Niestety nie mam takiej odpowiedzi, ale dobrze myślałeś. Wiolu? Nie wiem, jak panie mówią na panów. Są to niezłe ciacho, ale panowie na panie, może brzoskwinka? Dlaczego brzoskwinka? Nie wiem, może te zaokrąglone kształty i taka ładna cera w kolorze brzoskwini. Zobaczmy, czy mamy. Niestety nie mamy. Tylko jedna była dobra odpowiedź i co można było jeszcze powiedzieć? Najpopularniejsze to babka. Potem, no sorry, pasztet. Idziemy dalej. Ponczuszek. Dalej też przykre. Pulpet. Potem rybka. No, przed ślubem rybka, po ślubie flądra, nie? Potem czekoladka i za 2500 niestety można było powiedzieć baleron. I po raz ostatni przyznam premię w dzisiejszej grze dla najlepszych graczy tej rundy i w ten sposób, ponieważ najlepsza była Gosia, Gosia zarabia jeszcze dodatkowo 6000 zł. Jako, że mamy remis na drugim i trzecim miejscu, to pieniądze za te miejsca dzielimy na pół i w takim razie po 2250 otrzymują Salomon i Ola. Po raz ostatni chciałbym zapytać o zdanie naszych graczy. Kto jest nowym kłamczuchem? Gosiu, po prostu naprawdę masz mega stawkę. Teraz 19 750 zł. Idziesz ostro w górę. Jak sądzisz, kto z nich kłamie? Ten, kto gra nisko, czy kto gra średnio? Nie wiem, ale wydaje mi się, że jednak to jest Salomon. A dlaczego? Nie wiem. No popatrz, popatrz mu w oczy, patrz. Czy to oczy mogą kłamać? Dlaczego Salomon? Nie wiem, tak delikatnie mówiąc, wprowadza takie zamieszanie i mam wrażenie, że to nie wiem, że... To jest tylko charakter. Niby tak miesza i tak nie wiem. Otwarty charakter, tak? Otwarty charakter. No właśnie, Salomonie, a kto kłamie twoim zdaniem? Która z nich? Ja podejrzewam, że to akurat Gosia sos gra. Dlaczego? Jest pewne gry psychologiczne. O nie. Kobiety są w tym lepsze niż my. Olu, jak sądzisz? Ja podobnie jak Salomon uważam, że jest to Gosia. A dlaczego? Dlatego, że w pierwszym pytaniu odpowiedziała, o ile się nie mylę, bardzo dobrze. Dostała dużo pieniędzy za to pytanie. Z tą cytrynką chyba już tutaj nas troszeczkę oszukała. To był blef, uważasz, tak? Tak. W takim razie jestem bardzo ciekawy, jak będzie przebiegało ostatnie wasze głosowanie w dzisiejszym programie. Przemyślcie dobrze, żebyście znowu mogli zachować swoje pieniądze. Proszę bardzo, głosujcie. Widzę, że wszyscy gotowi, możemy zaczynać. 3 głosy na jedną osobę, wykluczając gry. Gosiu, kto jest kłamczuchem? Salomon, tak jak powiedziałam. Gosiu, mogłaś to jeszcze mniejszymi literami napisać, naprawdę. Olu, kto kłamie? Gosia. Salomonie, kto jest kłamczuchem? Kłamczuchem jest Gosia. Gosia ma już 2 głosy. Jeżeli Wiola wskaże na Gosię, wykona 3 wyrok w tym programie. Wiolu, kto kłamie? Gosia. Gosiu, masz 3 głosy. Musisz zakończyć grę. Ale przekonajmy się teraz, czy nasz porucznik dalej strzela celnie. Gosiu, czy jesteś kłamczuchem? Na samym początku powiedziałam, że nie jestem. Proszę mi wierzyć, że do końca nie spojrzałam na swój pulpit, ale jednak okazało się, że jestem kłamczuchem. Dobrze.
Dziękujemy ci za wspólną zabawę. Dziękujemy, było świetnie. Trzymaj się. I po raz kolejny nasi gracze wykazali swoją klasę, swój zmysł rozpoznawczy i wykryli kolejnego kłamczucha. Bardzo dobrze, bo dzięki temu nie tracicie swoich pieniędzy. Ale nie mamy kłamczucha w grze, więc musimy wybrać nowego. Zamknijcie proszę swoje pulpity. Naprawdę jesteście dzisiaj świetni. I teraz komputer losuje następnego, czwartego już kłamczucha. Olu, czy ty jesteś nowym kłamczuchem? Zobacz dobrze. Ja nie jestem czwartym kłamczuchem. Solomonie, czy ty będziesz musiał kłamać? Nie jestem kłamczuchem. Wiolu, czy ty jesteś nowym kłamczuchem? Nie, nie jestem. Ktoś jednak ma wszystkie odpowiedzi na swoim pulpicie, będzie miał ściągę, będzie mu łatwiej grać i w ten sposób wygrywać większe pieniądze. W tej rundzie już nie będę pytał graczy, kto kłamie, tylko pytam publiczność studiu. Proszę, abyście uważnie obserwowali grę i pod koniec tej rundy odgadli, kto z nich jest nowym kłamczuchem. Czas na czwartą rundę. Oto pierwsze pytanie tej rundy. Co najchętniej robimy w dni wolne od pracy? Olu? Dni wolne od pracy, leniuchujemy, odpoczywamy. No często zdarza się, to zobaczmy, czy rzeczywiście nasi ankietowani tak mówili. Nie robimy nic, 750 zł. Solomonie, dobrze ci idzie, zarób więcej kasy jeszcze. Tak. Bo najsłabiej na razie, ale i tak nieźle. Odwiedzimy rodzinę. O, odwiedzamy rodzinę. Mamy, odwiedzamy rodzinę i uważaj, 2500. Dobrze, prawie dogoniłeś Olę, prawie, no ale nikt nie dogania Wioli. Wiolu? Znowu mam problem, waham się pomiędzy dwiema odpowiedziami. Pierwsza to z własnego doświadczenia nadrabiamy zaległości w porządkach, czyli po prostu zwykłe kobiece sprzątanie. Druga są to, jest to uprawianie sportu. Co myślisz jest bardziej realne? Sprzątamy. No, bo w Polsce uprawianie sportu to jeszcze nie jest tak modne. A czy mamy sprzątanie? Zobaczmy. Nasi ankietowani to bałaganiarze. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż wysypiamy się. Oglądamy telewizję. No to dla nas na szczęście. Potem jedziemy na zakupy. Spotykamy się z przyjaciółmi. Imprezujemy albo za 2000 idziemy na spacer. I w tej rundzie mam jeszcze jedno pytanie, posłuchajcie. Co zaczyna przeszkadzać kobietom, gdy zamieszkają razem ze swoim partnerem? Solomonie, co ich wkurza? Że mężczyzna jest bałaganiarzem. Mam, bałaganiarstwo 750 zł. Kobiety też bywają, wierz mi. Proszę, Wiolu. Sięga pamięcią, co mnie wkurzało, jak zamieszkałam. Akurat takich doświadczeń jeszcze nie mam. Nie mieszkasz jeszcze. Nie mieszkam, nie mieszkałam. To koleżanki ci pewnie mówią. Tak, może to, że nie pomagają w domu. O, zobaczmy, no faceci tego nie lubią, prawda? Wolą sobie obejrzeć mecz albo napić się piwa. Lenistwo mamy, dobrze? Może być lenistwo? Może być lenistwo. 500 zł, proszę bardzo. I Ola. Szczerze mówiąc nie wiem, też nie mam takich doświadczeń jeszcze, natomiast myślę, że może kobiety denerwować brak odpowiedzialności u mężczyzn, czyli nie wiem, niezapłacenie rachunków. Nie mam takiej odpowiedzi, Olu. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż najpopularniejsza, że przeszkadza im wszystko. Potem chrapanie za 1000 zł. Wizyty teściów. Transmisje sportowe. Chorobliwa pedanteria i za 2500, przeczytaj Solomon, ty pomóż mi tutaj, tu mi wyświetlij. I za 2500... Obsykana deska klozetowa. Właśnie, dziękuję ci bardzo. Teraz już nie mam premii dla najlepszych graczy, teraz po prostu pytam publiczność w studiu. Proszę, abyście zdecydowali, kto waszym zdaniem jest kłamczuchem. Aby głosowanie było ważne, jedna osoba musi dostać bezwzględną większość waszych głosów, czyli ponad 50%. Przemyślcie to dobrze, bo na ogół udaje wam się trafić. I głosujcie, kto kłamie.
Violu, publiczność skazała na ciebie. Dostałaś 54% ich głosów. Zanim zakończysz grę, chcemy wiedzieć, jaka jest prawda. Czy mieli nosa i czy rzeczywiście ty kłamałaś? Na początku stwierdziłam, że nie jestem kłamczuchem. I powtarzałam to jeszcze kilka razy. Ostatnim razem skłamałam. Jesteś kłamczuchem? Jestem. Słuchaj, dziękujemy ci bardzo za fajną zabawę. Byłaś super, naprawdę. Dziękuję ci bardzo. To jest niezwykły program. Za każdym razem nasi gracze albo publiczność odgadują, kto kłamie. My za chwilę wybierzemy nowego kłamczucha. Zrobimy to po raz piąty w tym programie. Zamknijcie swoje pulpity. Po raz piąty komputer losuje nowego kłamczucha i po raz piąty was zapytam, kto kłamie. Olu, czy ty jesteś nowym kłamczuchem? Do tej pory nie kłamałam i nie będę. Nie jestem kłamczuchem. Salomonie, czy ty będziesz musiał kłamać? Nie jestem kłamczuchem. Ktoś z nich jednak kłamie. Kto? Czy Ola, czy Salomon? I kto wygra? Dowiemy się już w finale. Zapraszam. Czas na decydujący etap naszej gry. W finale usłyszycie dwa pytania. Na każde pytanie udzielicie trzech odpowiedzi, z tym, że odpowiadać będziecie na zmianę. A publiczność postara się znowu dobrze odgadnąć, kto kłamie. Oto pierwsze pytanie finału. Co uczniowie robią na przerwach? Salomonie, proszę. Bawią się. Kto wie, no w sumie tak, dobrze myślisz, zobaczymy, czy mamy taką odpowiedź. Niestety nie mamy, chociaż tak powinno być moim zdaniem, ale nie mamy. Olu. Ja dopiero skończyłam liceum, więc wiem, co uczniowie robią na przerwach. Myślę, że nadrabiają zaległości, uczą się, odrabiają zadania domowe. Że uczą się na przerwach? Pewnie. Mam to, 1000 złotych, proszę bardzo. Salomonie, kolejna szansa. Tylko 500 zł dzieli cię od Oli. Idą po lody. Idą na lody? Tak. Niestety nie. Niestety nie. Proszę bardzo, Olu. Do głowy przychodzi mi jeden pomysł. No śmiało. Chociaż wiem, że uczniowie tego nie powinni robić, ale jednak część z nich chodzi na papieroska tak zwanego. O, chodziłaś? Nie. Nie, no nie, ale w mojej szkole rzeczywiście chodzili. Zobaczmy, czy mamy. Mamy, palą papierosy. 500 zł. Bardzo popularna odpowiedź. Twoja ostatnia odpowiedź na to pytanie. Salomonie, zarób trochę kasy. Na jedzenie. Jadą... Coś idą zjeść sobie. Mm-hmm. Mamy, jedzą drugie śniadanie. 250 zł. I ostatnia odpowiedź Oli na to pytanie. Być może grają w piłkę? Na boisku? Dzieci? W podstawówce? No szukam, co mógłbym tutaj ci mniej więcej zaliczyć, ale nie mam. Nic nie mam takiego, nie mam. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż, odpisują zadania, zaczepiają koleżanki, to naturalne, biją się, korzystają z toalety, albo po prostu za 2500 odpoczywają. Przed nami ostatnie pytanie dzisiejszej fajnej bardzo gry. Co najczęściej zostawiamy w pokojach hotelowych? Olu, ty masz jakieś doświadczenie z hotelami? Z hotelami, no, tak. To proszę, co najczęściej zostawiamy? Ale na szczęście nigdy niczego nie zostawiłam. Wydaje mi się, że może ręcznik? No, w hotelach są ręczniki. Ale niektórzy biorą swoje, wolą mieć swoje. Także myślę, że może jakieś przybory osobiste właśnie, typu ręcznik, szczoteczka do zębów. Zdecyduj się. Postawmy na szczoteczkę do zębów. No, dobra decyzja. 1500 zł. Ale... Proszę. Czy chodzi o ich własność, które zostawiają tam? Tak, tak, można rozumieć. Pasta? Tak. Zobaczmy. Pasta do zębów. No, sprawdźmy, czy mamy pastę do zębów. Mogę ci zaliczyć kosmetyki. Chciałbyś kosmetyki? Może być. Proszę, 1250 zł. Okej. Olu? Kobiety często chyba zapominają o swojej biżuterii. Jakieś malutkie elementy. Zobaczmy, czy mamy coś takiego jak biżuteria. Czy zapominają? Nie, nasi ankietowani tak nie mówili. Całe szczęście. Salomonie, tak. Może zegar? No to ta biżuteria mówiła. Koszulę? Sprawdźmy, czy mamy koszulę. Niestety nie mam takiej odpowiedzi. I ostatnia odpowiedź Oli w dzisiejszym programie. Myślę, że mogą zapomnieć o na przykład swoich pieniądzach.
Zobaczmy, czy zapominają, czy są aż tak roztargnieni. Niestety nie. I ostatnia odpowiedź Solomona. Skarpetkę. Skarpetkę, no to ciekawe. No, sprawdźmy, czy mamy skarpetkę. Czy mogę zaliczyć ci bieliznę? Może być. Proszę, 250 zł. Okay. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż zostawiają telefony, ładowarki, zostawiają prezerwatywy, dokumenty, a za 2500 zł można było powiedzieć, że bałagan. Podsumujmy naszą grę. Solomon ma, no, niezłe pieniądze, 10 250 zł. I Ola ma niewiele więcej, 11 tysięcy. Ktoś z nich kłamie. Kto? To jest pytanie dla widzów. Najpierw chciałbym dać wam szansę, abyście mogli przekonać widownię do siebie. Solomonie, zapraszam, zapraszam. Masz 15 sekund. Powiedz im, że nie ty jesteś kłamcuchem. Proszę. Ja byłem sobą od samego początku i do końca jestem sobą. Więc proszę sądzić, czy ja jestem kłamcą. Dziękuję ci bardzo. Olu, zapraszam. Za chwilę będą głosowali. Przekonaj, że to nie ty kłamiesz. Proszę. Ja na początku powiedziałam, że nie toleruję kłamstwa i rzeczywiście tak jest. I w tym programie nie kłamałam. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Której z nich jednak kłamie? Albo jest to Solomon, albo Ola. Obserwowaliście uważnie rozgrywkę, dobrze wskazaliście kłamczucha w poprzedniej rundzie, a więc zróbcie to również teraz. Zastanówcie się i głosujcie. Nasza publiczność już zdecydowała, już wskazała, kto ich zdaniem kłamie. Jaki będzie ich wyrok, dowiemy się po przerwie. Zaraz do was wracamy. I znowu jesteśmy w waszych telewizorach, oglądacie Kłamczucha, finał naszego programu. Przed przerwą nasi widzowie tutaj w studiu podjęli decyzję, kto ich zdaniem jest tytułowym kłamczuchem. Na razie jednak nie dowiemy się, jak głosowała widownia. Dowiemy się za to, kto kłamał. Solomonie, ty kłamałeś? Nie. To nie ty byłeś kłamczuchem? Nie. Ale zobacz, tam masz wszystkie odpowiedzi wyświetlone na monitorze. Tak. To nawet nie zobaczyłeś. Być może taka była taktyka, kto wie. Jeżeli nie wiedziałeś, to ty miałeś wszystkie odpowiedzi, czyli ty byłeś tytułowym kłamczuchem. Tak. Jak myślisz, Olu, czy uda mu się wyprowadzić wszystkich w pole? No myślę, że już to zrobił. Sprawdźmy, chodźcie, zobaczymy, czy uda ci się wynieść swoje pieniądze. Jeżeli publiczność cię zdemaskowała, wtedy nasz program wygrywa Ola i zabiera 11 tysięcy złotych. Ale jeżeli zagłosowali na Olę, wtedy wygrywasz ty i zabierasz 10 250 zł. Sprawdź, czy uda ci się wynieść swoje pieniądze. Solomonie, gratuluję, byłeś świetny. Wygrywasz 10 250 zł. Solomonie, gratuluję. Powiedz mi, jak to było. Widziałeś to odpowiedzi, czy nie? Powiedz szczerze, powiedz prawdę. Widziałem, że sos tam jest. Ale nie korzystałeś. Nie korzystałem. Super, super. Słuchaj, dziękuję ci bardzo. Była świetna, prawda? Była świetna. No ale Solomon wyprowadził wszystkich w pole. Wygrywa swoje pieniądze. I naprawdę był świetnym, tytułowym kłamczuchem. Jeżeli wy chcecie w takim stylu wygrywać jak dzisiaj Solomon, zapraszamy do Kłamczucha. Wysyłajcie SMS o treści gram pod numer 75550. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym programie. Dobry był. Prawda? Naprawdę super.